Trzeba teraz spojrzeć na tę oś czasu, cofnąć się parę miesięcy wstecz. Jest jesień 2022 roku. Magdalena Felix w listopadzie wchodzi na kontrolę polską do centrali Lasów Państwowych. Wcześniej dostaje cynk, jak słyszymy od jej znajomych, dostaje cynk, że w lasach państwowych pracuje Dariusz Matecki. On sam twierdzi dzisiaj, że to nie była tajemnica, że sam informował o tym na konferencji prasowej, ale ona dowiaduje się, że jest zatrudniony w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych w Warszawie, w centrali tej instytucji. Natomiast, natomiast Mieszka w Szczecinie i jak to wiaduje się, Magdalena Felix, nikt go w pracy nie widzi. I rzeczywiście, kiedy ona pyta dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Michała Ciepłuche, o Dariusza Mateckiego, to on na początku jest skonsternowany i mówi: Nie kojarzę takiego pracownika. Dopiero po godzinie stwierdza, a rzeczywiście mamy takiego pracownika, no ale on pracuje zdalnie. Pracuje zdalnie przez dwa i pół roku, mimo że pandemia się dawno, dawno już skończyła. No i Magdalena Felix ma tę wiedzę, że prawdopodobnie, tak ona to interpretuje, tak ona to odbiera, Dariusz Matecki z Solidarnej Polski bierze pieniądze za nic. Albo wykonuje pracę w ograniczonym zakresie, albo nie wykonuje jej wcale. Magdalena Felix w listopadzie puszcza oko do Dariusza Mateckiego na Twitterze, ponieważ w jednym twecie, który jest kompletnie nieczytelny dla pozostałych osób, sugeruje, że zajmuje się ludźmi, którzy są na pracy zdalnej, których nie ma w biurze i oczywiście Matecki, który pewnie jest odbiorcą jej tweetów, ma tego świadomość, pomijając fakt, że być może dowiaduje się również od pracowników lasów państwowych. Równocześnie Felix razem z posłanką OSOS w grudniu ujawniają wyniki kontroli dotyczące takiego programu konkursu Drewno z lasu. Lasy państwowe, nominaci Ziobry rozdają 11 milionów złotych, głównie parafiom katolickim Mam na... Na meble, tak. Na pro, oficjalnie na promocję drewna jako naturalnego surowca. A w rzeczywistości parafie kupują sobie nowe meble do zakrystii za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Każda parafia tam mogła chyba około 100 tysięcy złotych otrzymać. Felix również mówi o tym na konferencji prasowej. Co więcej, temat podchwytują dziennikarze TVN24 z programu Czarno na Białym i 19 grudnia idzie reportaż w Czarno na Białym w tym najlepszym paśmie o 20.30 w największej, najważniejszej stacji informacyjnej w Polsce. Więc na pewno już Solidarna Polska może być wkurzona. W międzyczasie jeszcze mamy w Sejmie dyskusję nad wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, podczas której to dyskusji na komisji posłanka Felix ostro jedzie po Solidarnej Polsce, nazywa ich durną kanapową partyjką. No po prostu ci politycy z Solidarnej Polski tam po prostu nie wytrzymują z oburzenia, próbują jej przerwać. I nagle 29 grudnia... Ukazuje się ta publikacja Radia Szczecin. Ale jeszcze wcześniej, jak opowiadają znajomi Magdy Felix, w połowie grudnia, ona otrzymuje cynk, ostrzeżenie od swojego informatora z Lasów Państwowych. Informator z Lasów Państwowych ma powiedzieć Magdy Felix wtedy: Magda, słuchaj, było spotkanie, na którym padło zdanie: Musimy tę szmatę uciszyć. Mijają dwa tygodnie, około dwa tygodnie, i ukazuje się ten materiał, gdzie rzeczywiście jest mowa. Że ofiarą pedofila jest dziecko znanej parlamentarzystki, tyle że tego samego dnia rano, 29 grudnia, prawicowe trole, również sympatycy politycy PiSu i Solidarnej Polski, wprost nie pozostawiają wątpliwości, o kogo chodzi. Imię, nazwisko nie jest potrzebne, ponieważ rzucają zdjęcie Magdaleny Felix z tym właśnie pedofilem i robi to m.in. właśnie Dariusz Matecki. Reset Obywatelski.